Sieradzki piknik poszukiwaczy. Jesteśmy w Złoczewie. Zaczynamy tutaj akcję poszukiwawczą. Pola poprzydzielane. Są dwie ekipy. Jedna na jednej działeczce i druga po drugiej stronie drogi. Tak jak widać. Zaczynamy. Kaziu stroi sprzęt. Zagada cię ten Garet, no. Często mi wariuje, jak jest ten. Dlaczego ona mi się, ja naciskam na stół, a nic nie dzieje? Zobaczymy, czy już są pierwsze znaleziska, czy jeszcze nie. Macie już coś? Kula jest? No ta minia. Minie. No, piszę do tego, nie? No, znaczy nie, no przepisuj sobie od razu, nie? No już się działo, pierwsze sygnały. Paulina, coś? Wszystko odpadnie. A, czyli na razie śmieci, tak? Tak. No, wszyscy gdzieś tam już polecieli daleko. Jest dopiero początek. Także jeszcze tutaj wszyscy się dobrze nie rozwinęli nawet ze sprzętem. Zobaczymy drugą stronę. No i przechodzimy przez jezdnię. Jak są już jakieś efekty? Tam złom zbierać? Tak, no jest skrzynka. W skrzynkę wszystko będziemy ładować tam śmieci. No tam się przy moim samochodzie będą. Jest coś? Jeszcze nie. Jeszcze nie, dopiero pierwsze dołki. Tak. Karol już tam pociski, kurczę, minie znalazł. Śmieci na razie. Co tam, Rafał? Nota z Polmosa. O. Król Polmos. Jak to na polach? No. Co tu, koledzy z Bugaju? Coś jest? Zobaczymy. Jak się nie wykopie, to się nie dowiemy. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie teraz. No, Karol na razie pocisk od minie trafił. Sygnał stabilny, ale co będzie, to się okaże. Wiaterek lekki. Karol na której stronie jest? No, po drugiej. A. No nic, idziemy dalej, zobaczymy. Krzycz, jak będzie coś ciekawego. Jasne. Oczywiście, nie ma problemu. Och ty pijaku, teraz kat cię męczy. Już coś, czy jeszcze nic? Dildos z epoki żelaza. Aha. Iwonka? No zaczynamy dopiero, nie? To jeszcze wiesz. Zobacz jaki. O kurde. Mówię, dildos z epoki żelaza. Stworzeń od ciągnika. Mamy jakąś lufę. Jeszcze nie wiemy jaką. Jest skrzywiona. Próbujemy wydobyć. Jaki kaliber? No nie wiem. 22! 22? Nie. Aureola? No także zobaczymy. Na razie przerwa w transmisji. Nie, z epoki żelaza. A nie, przepraszam, żelaza. No, na ramiennik. Tylko, że coś, rączka twoja za chudziutka. Tutaj wiemy z relacji, że stała jakaś wieża wiertnicza. Możliwe, że to jest związane właśnie z tym. No szkoda, bo lepiej jakby czołg był, ale nie ma tak dobrze. Zresztą czołg na tej głębokości, tu jest na sztych w zasadzie, to za każdym razem by go, kurczę, pługiem zahaczał. Odjeżdża gospodarz. Chłopie, teraz będziesz miał tankowanie za darmo, bo to jest przywrócił przyjaźń. I co?
Rura z ropą? Zamiast wyciągać, to tylko nawiet róbmy i ten wężyk. Myśleliśmy, że lufa może od czołgu, a tu nic, no. No co ja ci powiem? I takie rzeczy, zobacz, wychodzą jakieś dziwne. No od tej wieży mogło być. Od tej wieży wszystko. Właśnie ta wieża to tu gdzieś była. Chcemy, wiesz, końcówkę wziąć, ale jakbyś miał widły albo ten, to byś można to podważyć i może by poszło. Ja nie wiem, czego szukali. Ja pamiętam, jak tu szukali tej ropy. A jakby to w poprzek zahaczył? No właśnie, tylko byś musiał... No na łańcuch, nie? A, łańcuchem. Dobrze do góry, podnośnikiem podnieść do góry. No. Tak, podkopać... Podnośnikiem to nie ma takiej siły, żeby to podnieść, nie? Nie wiadomo, jak to jeszcze ile będzie... Co to, jakie długie, no. Bo na pewno dokąd sygnał jest. Na pewno dokąd. No to kop tam w końcu jeszcze. Tam gdzieś kończy się sygnał. Żeby był ten, Białoruśka i popala. No, jakby babcia miała wolę. A sąsiada nie masz jakiegoś takiego, co społecznie by chciał? Zmieniliśmy miejscówkę, kontynuujemy 6. sieradzki piknik poszukiwaczy. Mieliśmy wizytę z urzędu burmistrza tutaj. Pan przyszedł, zobaczył, co robimy, wszystko wytłumaczyliśmy. Może coś z tego wyniknie przy okazji następnych tutaj jakichś zamierzeń naszych. Teraz mamy pole zorane. Tutaj było wcześniej żyto. Czy coś już wychodzi? Pocisk jakiś stary. Ale to też ten taki czarnoprochowy jak minia? No coś takiego. Bo tutaj właśnie tych pocisków tu właśnie najwięcej. A nie, to już jakiś trochę inny jest właśnie. To trzeba będzie kogoś się tutaj dowiedzieć, co to może być. Jakiś taki mniej znany. No właśnie pierwszy raz takiego. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Jak tam? No bez tego krecika to wam ciężko tutaj, nie? Ale dwukopiejkę znaleźliśmy. Kopiejka jest? Dwukopiejka, tak. No i dobrze. Którym? Tym pierwszym włączasz. Weź. Tylko uruchamiaj go przed tym. Przed w powietrzu, nie? Bo, przed dosunięciem do metalu. Bo tak jak może ci się dostroić do tego metalu. Blisko. Poczekaj. Tak, jeszcze raz go. Wibracja dostała tu. Tu gdzieś. Co to? Tej? Tu gdzieś będzie coś. Za duża powierzchnia. Może coś rozłożyło się. Kurde. Czekaj, weź tu ręką. Tu jeszcze? Poczekaj, a, tu masz, jest, kurde. To kawał jest. Zamka zamek. Jest. No. A jeszcze kluczyk teraz. No, szukamy kluczyka. Dobra, idziemy zobaczyć. Trzymaj jak, go tutaj. Ta auta będzie tylko wyłączaj, nie? Jak tam udało się coś? No, dwa gwoździe. Dwa gwoździe? No. No tam już mają jakieś pociski, jakieś kopiejki. Zamek mają nawet. Teraz Rzymka mam. Nasze urowany. Wsparcie archeologiczne. Ceglany czy kamienny zamek? Zamek mosiężny. A, no to takiego nie wiem. Ela, jak? No, pełno, jest? Pełno. Ale co, same złomy czy? No, na razie. Ale wieje coś dzisiaj. Dobrze, że ciepło mamy, chociażby. Prawie 28 stopni. No coś jest, bo jest metryczka w ruchu. Co słuchaj, się udało znaleźć? Słuchaj, sprawdź położenie, to ten. A, znowu minia. No to się strzelali tutaj. Tam jakiś nietypowy taki pocisk znaleźli, ale to ja nie wiem, co to jest. Opadł. Dwie rzeczy. Jedne to sprawdź, czy jaki tu poczekaj, jest. Poczekaj, bo teraz nagrywam. Zaraz ci pomogę. Tych 5 groszy. O, jest jakieś 5 groszy, słyszę. Rok.
Nie wiem, przeczytaj. A to PRL, 49. No to. Czyli PRL-ki mamy. No zobaczymy. Jak tam, Paulina? Nic, nic. Na razie same tubki i kapsle. Co? Jest sygnał? A gdzie masz kreta? No tu, w torbie. Harmonijka? Kawałek? Nie. Tak jakby. Nie ma tych? A nie, to jest no nie, blaszka jakaś. No, takie rzeczy też się kopie niestety. Także to nie wygląda tak różowo, że same skarby. Masz ciekawego? No właśnie, nic ciekawego. Boratynka. Boratynka, no. O, szczurana trochę. Chyba najstarsze chyba zabytki teraz. No. Dobra, zobaczymy dalej. Jak tam, mistrzu od Argo? Jest coś? Coś tam się znalazło. Warto? Na to pole lepsze trochę? Lepsze, no choć reszta też było. Słuchaj, grosz pruski 1797, 10 penningów, dwie boratynki, jeden penning. A to nie masz jeszcze tych karteczek? Nie mam, ale notuję. Nie mam, no ten spisany w telefonie wszystkie. No coś tam jest. Dobra, działamy. Wszyscy domierzają. Grzecznie, ładnie. Będzie zawsze trochę mniej roboty przy opisywaniu. Co tu ten Piotrków znalazł? No. Co tam, koledzy z Piotrkowa? Pruski grosz chyba. Tu prusy mamy. Tak mi się wydaje. No tak. Jest wycieruch. No wiesz, nawozy wszystko robi swoje. No niestety. Koronę widać. No, nie czy już tak. Odczyści się trochę to. No. Domierzamy. Jak tam, Dawid? Nie ma nic. Nic, no nie żartuj. Każdy tu monetki wyciąga, a ty nic. Jakąś PRL-kę tylko jedną. Musisz wykrywacz zmienić. Chyba tak. A nie. Na kisterach też? Jak tam, Artur? Jest coś? Monetka. No, monetki tu wychodzą jakoś lepiej niż tam. Dieniaszka. O, no, kopijka. No, co od trzech. No, tu przez tą folię, nie wiem. Coś widać, no. Trzymasz na razie? Tak, no to później zbierzemy wszystkie razem. Okej. No, coś tutaj Dawid znalazł. Monetka, jest! Hurra! No widzisz, moniaka wreszcie masz. No. Jesteśmy uratowani. Buratini? Buratini. A jakiś ale słaby stan. Wycierus. No to słabe stany coś tutaj mamy. Za dużo, kurde, nawozu. No, chociaż wiesz co, nie wiem. Może to niekoniecznie. Trzeba będzie się przyjrzeć temu. Chociaż... Może i boratynka. Dobra, rób domiary. Daj na chwilę do głosu. No i podsumowanie naszego dnia dzisiejszego. Mamy tutaj i krzyżyki, i monety, i plomby, i guziki. Rzymków nie ma, nawet jakiś mosiężny guść programu. Tu jakaś noga od psa albo od innego zwierzaka. Są dwie obrączki, jeden pierścionek. Kilka pocisków minie, czy jak to się tam czyta. Jeden jest pocisk od jakiejś myśliwskiej broni. No i co my tutaj mamy jeszcze? Tu jakiś duży pieniądz. No tam jest 3 kopiejki, kilka medalików. Tu jakieś aplikacje takie jeszcze nierozpoznane. O, z jakimś wzorkiem. Guziczki tutaj carskie są. Mamy naszego wrześniowego jest, też. Jest. A to co to z koroną. Jest?
Gdzie była mu? Ale za to dwa guziki wrześniowe, tak? No. Czyli nigdy nie wiadomo, co się spotka. Jeden carski, pierwsza wojna. No tak, tak, no ale pierwsza wojna też jest właśnie. O. Także... Czekaj, tak, żeby było widać o dwugłowego orła, czyli w tą stronę, nie? Bardzo ładny. Totalny jest. Po prostu nigdy nie wiadomo, gdzie i co się znajdzie. A tutaj w kociołku coś tu się gotuje. Morawiecki i ten, nie? Bo ja to mi się wstydził trochę, nie? To nie wiem jak nie, ale ja to mi się wstydził w ogóle. Widzicie, no proszę cię, no. To jest tak, że już nie obsługuję, co się wstydzę. Bo ja się wstydzę, że tu tak Morawiecki stąd pochodzi. O, tych nie widać. O, teraz ich widać. Ciebie nie widać, bo za daleko jest. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Także kociołek dochodzi. Jeszcze z godzinę, nie? Goszyński z oczym je. Tak? No to. Jak cię kocham, nie powiem, no bo nie wypowiem tak ogromnie, bardzo jeszcze lepiej może. I dlatego, właśnie żegnaj. Zrozum dobrze, żegnaj. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, wyczęga niespokojny duch. Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień. Jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Nowe talenty. Ze mną można tylko dali znikać cicho. Można tam tego sponsora. A może coś, co ja umiem? Może co my umiemy. Siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle, chłopak, przeżyjemy. Hej, hej, la la la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle, chłopak, przeżyjemy. Hej, hej, la la la, hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz. Genialne myśli, tłumy na sali. Godziny modlitw, lata nauki. Przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, la 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 la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, la 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 la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, szwarne szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci i ręce do góry. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, la 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 la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, la la la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły. Siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la la la, la hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, la 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 la, hej, 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 hej. Otwartej nad ranem i wiele nam brakuje już. Była pierwsza tura dla tych wcześniej, a na czwartą rano to tam... Poranek na szóstym pikniku.
sieradzkim poszukiwaczy. Ognisko znowu się tli. Kaszaneczki się pieką. Zlotowicze konsumują już śniadanka. Matka z córką rano do lasu, nie? Uważajcie tam na młodych! No! To tylko chodzi Gajwer z tym aparatem i cyka. A ty jesteś tym. I z piórkiem, da. Oddaj pióro. Ja mam tak, jak zakładam okulary, to widzę tarczę, nie widzę szczerbinki. Jak ściągam okulary, widzę szczerbinki. Rozpoczynamy drugi dzień z poszukiwaniami. Ekipa już dosyć się wykruszyła. No jeszcze nas tu trochę zostało, ale już nie tyle co wczoraj. Ostatnie dwa pola do weryfikacji. Wszyscy ruszyli już w teren. Na samym brzegu już tutaj kolega dwie monetki. Co tu mamy, Czarku? Grosz koronny, no i wcześniej baratynka. Ale grosz jaki okres? 1790. Poniatowski. Tak, poniatowski. No i bardzo pięknie. To już następne domiary. Nie, to świeżo wyjęty, tak? O, i guziczek bardzo ładny. Z oczkiem, ze wszystkim. No. Wiesz? Pętelki tylko nie ma. Tylko nie ma pętelki. Czarek ma metryczki jak coś. Dobra. Jak tam, panie? Zaczynamy. Na razie okazuje się, że jest bogaty już na samym początku. No zobaczymy tu jeszcze, jak będzie zorane, też jeszcze może coś wyjść. Tak, ale no już radość jest, tak, bo pierwsze znaleziska tam już sprzed 200 lat, monety, tak, z końcówki Guziczek Królestwa Polskiego, tutaj. Więc jest dobrze. Zobaczmy no to jest dalej. Dwa najdłuższe pola z tego naszego pozwolenia. To fajne. No i mamy podsumowanie drugiego dnia poszukiwań. Długo nie szukaliśmy, ale jednak coś tutaj wyszło. Co tu, Karolu, mówisz, że jest fajnego? Znaczy, skończyliśmy drugi etap poszukiwań w moim rodzinnym mieście Złoczewie i na przykład wyszła taka 18-wieczna kula z... Hakownica jakaś? Z hakownicy, z jakiejś... Trzeba będzie średnicę zmierzyć. Trzeba będzie średnicę zmierzyć i zobaczyć, co no, w tym okresie występowało. Może nam to ktoś pomoże. Z internetu. Później, ale to bez namiaru średnicy, no to ciężko będzie. Potwierdził się okres przebywania. Tu. Potwierdził się okres przebywania, znaczy zaborów rosyjskich, bo zaczęły wychodzić kopiejki. Potwierdził się okres 20-lecia międzywojennego, gdzie wychodziły monety, polskie monety z przepięknym orłem. Koło 1920, kula z muszkietu, guziki mamy ładne. Piękny guzik, prawdopodobnie ten guzik jest albo legionowy, albo księstwo warszawskie, bo mamy dwa podobne guziki z pięknym orłem, takiego, że już teraz nigdzie nie występuje. Od góry nogami go trzymaj. I to z okresu chyba 20, ale jeden będzie, nie, nie będzie jeden będzie księstwo warszawskie, a jeden chyba legiony. No tutaj ten, są jakieś sygnaturki, no właśnie, ale ten wygląda mi na legiony, ten. Trzeba będzie się na tutaj Piłsudskiego, czytać. A ten wygląda na księstwo warszawskie. Co tam jeszcze wyszło? A wyszedł. A fajna plomba z lwem wyszła. Fajna plomba, tak, piękna plomba taki, z lwem. Nie wiem, czy to dobrze tutaj widać. Wielka grzywa, ogon, cztery łapy. To taka ciekawostka. Pierścionek różańcowy, który występował w tych stronach bardzo często, zresztą w centralnej Polsce, tu się odmawiało zdrowaśki, było taki 10 punktów i po odmówieniu jednej zdrowaśki przesuwało go się, aż się skończyły zdrowaśki. To jeszcze, ciekawostka. No właśnie, to jakieś sreberko, ale od coś czegoś, z jakiejś ozdoby.
Następna ciekawostka. Do identyfikacji. Następna ciekawostka. Jakieś pudełeczko. Albo to jest talizman. To chłopaki od Aśki chyba. No właśnie. Ale, albo to jest talizman, albo no nie otwieramy tego. Niech sobie to otworzy archeolog. Zobaczymy co jest w środku. To wygląda, że to jest dwóch rodzajów metalu. Jakiś metal kolorowy i stalowy, albo żelazo w środku. Piękna rzecz. Niech sobie archeolog to otworzy. Wiatr powieje. No pisz tam, pisz te, wpisuj tam te współrzędne. Brakło nam karteczek. No, tu jest obecność wojska carskiego w Złoczewie. To jest guzik carski. No typowy, nie? Typowy guzik carski, orzeł dwugłowy. Także nie oszukujemy się. Historia wyszła z ziemi tego także miasta. Krótko, ale jednak treściwie. Ale tak. Ostatnie pole było do weryfikacji, też, później tam wrócimy jeszcze. Ale też no Boratynki, Szelungi, standard Janka jest, no, na to tych jest terenach. Standard, ale jednak jest. Dobra, złomo też oczywiście dużo, a obozowisko już się wszyscy zwijają. O godzinie 15 kończymy. Pozdrawiamy wszystkich.